dni temu napisał do mnie kamper, że chciałby kupić moją wędkę surferka, dlatego że zaczął swoją przygodę na box PvP na anarchy.gg. Jest to bardzo OP przedmiot, a on potrafi się klepać, dlatego umiałby go wykorzystać. To ile mi zaoferował oraz jak przebiegła nasza transakcja i co wydarzyło się na koniec, zobaczycie już za chwilę. Także zostawcie pod tym materiałem 800 lajków, a już jutro wlatuje kolejny epicki odcinek. Miłego oglądania. Bo może stańmy obok siebie, nie? Bo siebie mamy stanąć. No nie wiem, a jak ty chcesz mi to wystawić? Stary, ja? Jak ci chcę wystawić? Ja już jestem z tą dogadany na wszystko. Powiedz mi, które cecha jest i zaraz wszystko ogarniemy, nie? Cecha 1, anarchiczny kowal, przyjacielu. Cecha 1, anarchiczny kowal, o proszę. No dobra, lecę do ciebie. O, o no. widzę, weź do rączki to co moje w tym momencie po prostu. Witam pana Kubu. Witam pana C-potworek z klanu Cypysy. Witam, no dobrze, czekaj, EC, biorę w takim razie. No powiem tak, stary, sam, tak jak wiesz o tym, dobrze, mówiłem ci też to. Dużo osób mi proponowało, że tak powiem, no ciekawe oferty. Przychodzili do mnie, chcieli za 50 MLD, 60 MLD, 70 MLD. Czy nawet na rynku sprzedają się po 70 miliardów. Jedna jest jeszcze za 99 wystawiona, no ale Kuba Brudas chyba przegiął trochę, tak mi się wydaje. Natomiast teraz tak, no stary, dogadaliśmy się, 60 MLD. Sprzedałem wszystko co miałem, mój Ender Chest jest całkowicie pusty, jest bardziej pusty niż jakbym zaczynał po prostu rozgrywkę od zera, więc teraz nie ma odwołania. Musisz mi to oddać, stary, za te 60 miliardów, których omawialiśmy. No wiem, ja wiem właśnie, to jest najlepsze, ty stary wszystko sprzedałeś. A powiedz mi jeszcze, ile ci zajęło sprzedawanie tego wszystkiego w ogóle i co się najciężej sprzedawało, a co najłatwiej? Od 17 siedzę, ja sprzedawałem nawet rzadkie klucze po 50 milionów, żeby wszystko mieć. I wszystkie, cały sklep za zabójstwa jest wyzerowany, wszystko co miałem sprzedałem. I tyle, nie? Nie no, ogólnie szybko schodziło, jeszcze 140 mi tam jakaś część stoi, nie wiem czemu tego nikt nie schodzi, ale wydaje mi się, że już taka godzina, że raczej śpią. Nie no, najwięcej Chidosy. najwięcej w południe schodzi rzeczy, no bo wiesz, to wtedy najwięcej graczy gra, najlepiej jest wystawiać rano i wieczorem, nie? To prawda. No dobra, stary, no powiem tak, słowo się rzekło, no gruby deal, wędka, surferka, to jest chyba jeden z tych przedmiotów, które chciałeś zdobyć, bo wiem, że ty masz tą serię, że chcesz zdobyć lizaka, to jak to się ma do tej serii twojej, bo jednak teraz jest wędka, surferka i dużo wydawanej kasy na to. Nie ma po prostu, jednak będzie od zera, lizak, wędka zostaje, bo wędka jest lepszejsza od lizaka, to jest moje zdanie. Po dłuższym graniu bez tej elek tam, z wędką nie da się umrzeć, o tak bym powiedział. Ale ty masz bardzo niepopularną opinię, stary, bo większość graczy stwierdza jednoznacznie, że lizak jest jednak, wiesz, mocniejszy, a ty mówisz tak, wędka, surferka, nie? Nie, nic z tych rzeczy. Ten lizak totalnie nic nie zmienia. Tutaj i tak na tym serwerze nie da się umrzeć. Totemów nie zbijasz, więc to, czy będziesz go walił z lizakiem, czy bez lizaka, to nie ma znaczenia. A wędką, jeden guzik, fiu, jak Spider-Man po mapie, nikt ci nie ucieknie, no coś pięknego. W dodatku jeszcze, jak masz rózgę, to w ogóle w tej, wiesz, przy wejściu knokujesz ziomeczka i kill fada. A nie myślałeś o tym, żeby sobie dać jeszcze peta? A ja mam peta. Nie masz. Mam ukrytego. A, dobra, bo ty masz bałwanka, nie? Mam bałwanka, ale uważam, że bugiem jest to, że jak masz peta założonego i ktoś, i widzisz, jak na przykład Maciuś Sigma ma, nie jesteś w stanie go obudować, nie? Da się domku zrobić. To prawda, nie da się go obudować. Dobra, stary, no to co, wymiana, kamper, no i próbujemy, nie? Poczekaj, bo tu muszę chyba muchomorki dla ciebie kupić. A no proste, ja, jak się już to wszyscy zebrali, co jest 5 w ogóle? Już się wszyscy zebrali, dobra, stary. Nie mogę kupić, żeby było 60, byłam równe 60, a trzeba mieć 60-12. Pak tylko u nas stanął. Co to za NN? No stary, widzisz jak on ma set? 42 ma cały set. Morcia, ja tu gram drugi dzień, daj mi jeszcze 2 dni i będę miał 3 takie sety. Tak mówisz? No dobra, trzymam za słowo. No dobra, stary, wymiana, dawaj, to lecimy, wymiana. Dobra, ja mam inną propozycję, ja ci zaufam, Igor, C-potworek, wystaw jakiś item po prostu na rynku za 60 miliardów, ja ci to kupię i dasz mi wędkę na wymianie i tyle. Bo nie mogę wykupić równej kwoty. Dobra, na... wystawiam pajęczynę, stary, wystawiam pajęczynę za 60 miliardów. To będzie najdroższa pajęczyna w serwerze najprawdopodobniej, więc... Nie, no mocne, stary. Nie no, dobra, to czekaj. Żebym się teraz nie walnął, nie? Dobra, bo to jest w ten sposób. Tak? 60 miliardów, dobra, poszła pajęczyna, czekaj, aż chcę to zobaczyć, nie? Nie, dobra. C-potworek, 60 miliardów, dobra, poszło, proszę, kupiona. Mówisz, ej, kupiłeś to bez kitu. Ej, stary, tym jedną transakcją ja właśnie się wbijam na top 3. No, to jest mocny temat. Ej, nie no.
Stary, w tym momencie, dzięki tej transakcji, jestem top 1, nie? Tak naprawdę, jakbym wszystko posprzedawał, stary, to ja jestem taki top 1, że to szok. No, dobra, ciekawe, no to czy jesteś bogatszy od ciebie, czy raczej tutaj dominujesz pod względem przedmiotów. Chyba na serwerze. Są osoby, które mają więcej lizaków, a lizak, wiesz, ciężko oszacować kwotę lizaka, nie? No, mamy to, jest, dziękuję. Ale to nie działa tutaj nawet, no, ale dobra. Nie, no, ale stary, normalnie ten, pójdziesz, to ci wszystko będzie śmigać, nie? Elegancko, no to ja, stary, się giga cieszę, no mogę pójść z tobą w sumie, jak chcesz nawet. No, tylko wezmę sobie tylko takie zabezpieczenie do łapki. Nie, no człowieku, nie ze mną takie numery, ty się nie bój, odpalaj inkognito, żeby ciebie też nie widzieli i lecimy. Nasze tak kwaniki mówisz? Będą bardzo podejrzane, że mamy niki, ale będzie dobrze. Tak mówisz, że ten, żeby się nie bać? Tak no mówię. Dobra, jak tak mówisz, stary, to no można zaraz spróbować. Czekaj, tylko kupię jeszcze te grzybki, wiesz, ja zawsze lubię sobie wyzerować gdzieś tam konto, żeby też nie być, wiesz, widoczny na tym. Na, kurczę, tabie dla graczy, także wyzeruję sobie konto. Ja bym się flexował. Ty byś się flexował, top 1. Oha, jak? Nie no, powiem, wiesz ile mam grzybków teraz? Mogę ci powiedzieć. Mam stack i 48 grzybków w Ender Chestie. To od razu bym to sprzedał i tylko, wiesz, taba trzymał na każdym odcinku co chwilę. No to nieźle, ej, dam ci dobrą owkę, a co tu jest? A, sprzedaj lizaka, no już koło podpiszę jakiegoś lizaka, mówiłem ci, że tak to wygląda. Dobra, biorę inkognito stary i lecimy. O CH5, bo tam na CH1 zazwyczaj jest no za wiem, dyma. Tylko ja sobie teraz na CH1 sobie włączę, wiesz, tutaj inkognito całe. W ogóle fajnie ten panel wygląda, tak mi się podoba ten panel, stary. Dobra, CH5, dobra, jestem na CH5. Dobra, no to co, lecim? Lecim, od razu, strefa bez elek, się nie przejmuj niczym. No mam nadzieję, stary, mam nadzieję, powiem tak. No chociaż nie mam siekiery, nie wiem, czy jest to potrzebne nam. Siekierka? No może być przydatne, nie? No, dobra, to nie będzie w ogóle potrzebna. Wjeżdżaj tam głęboko, to nawet się nie ma co zastanawiać, oni od razu elitrami wylatują. Tak? No dobra, jestem, no i co? No i patrz to. Jezu, ale to chodź. No way, nie? Elegancko, stary, elegancko. Ty, to ja też wyciągam wędkę w takim razie. Nie boisz się? No mam no totem łaskawienia. Masz totem łaskawienia i nawet wędki. Ty z lizakiem powinieneś biegać tutaj obok. No pewnie, ta z lizakiem, 10 od razu. Nie, dobra, biorę wędkę w takim razie. No ta wędka, nie, serio, oddaję ta wędka. Fajna jest, fajna. No powiem tak. Nie ma tu nikogo, stary. No właśnie widzę, nie podoba mi się to. Że nikogo nie ma? Osiem, ale na cheatach. Oha, no ciekawe. Nie, no dobra, to zmiana tunelu, po prostu. Tak? No, no tak dobra. czasami bywa, trzeba zobaczyć co tu będzie. A ja jeszcze na szybko kupię mimo wszystko tą siekierę. A już myślałem, że kto tym ułaskawienia. Nie no. Nie no, to tym ułaskawienia droga sprawa generalnie. Ale fajne jest to inkognito, tak mi się podoba to inkognito, że wprowadzili, fajnie. Troszkę to zmniejsza jednak, wiesz, jak ty, na przykład przy odcinku, nie? No to przy odcinku myślę, że jest fajne, przy live'ie troszkę mniej, no ale wiesz co chodzi. CH3. CH3, dobrze, nie ma problemu. I co, CH3 i lecimy też, strefa bez elekt standardowo. Ty tylko tam będziesz teraz chodził. Na żadne inne miejsca nie chodzę nawet, nie? Więc tutaj bym się zdziwił. Okej, dobra, w ogóle ile masz fragów? 213. O kurna, no dobra, to już mnie w fragach pobiłeś, stary, grasz to 2 dni, nie? Dobra, piję strędzika i lecim z nim, nie? Ej, dobra, on chyba ora już od razu. Ty, tam jest jakiś Steve'uś? Chodź do bramy, masz rózgę? Dobra. Nie mam rózgi. To mimo wszystko go tam trzeba pilnować. Dobra, to ty sobie go bij, jak kto kuje do środka, surferka. Żeby nie wyszedł. On ma wędkę surferka, stary. No co ty żartujesz, że takiego bogacza tu tak znaleźliśmy? Tak mi się wydaje, bo on... I ma laga. Ej, widziałeś to? Co jest? On się pingował, on się... Moim zdaniem to powinno być banablet, bo to nie było normalne. On się spingował, żeby go tepnęło. Aha, nie no. Dziwne. Znasz tego buga? Moim zdaniem powinien być o tym odcinek. O czym? A o tym pingowaniu się? Nie, o tej dziurze. Jakiej dziurze? No wyżej spójrz. A tutaj? Tak myślisz? No, tam można to wejść. To jest błąd na odcinek, tak myślisz? No myślę, że błąd box PvP o kurde, o człowieku, gdybyś widział, co tu się znalazło. Ej, kurde! No nie, hitłem kurna w ten! Ej, co jest, jakieś kusza? Ej, dobra, jest jakiś ziomek. Ziutek z bałwankiem, strefa ten. Ej, no lognął mi! Zlognął, no nie, widziałem. Nie, no dobra. Jest sobie tego chociaż fraga, hejka. Żeby chociaż jeden był. Hejka, słodziaku. No i git, elegancko. Ej, stary, ja, wiesz kiedy ja tu byłem ostatni raz? Prawie nigdy tu nie wchodzę.
Dobra, nie mogę go... Ej, o, chcesz mieć 35? Ci. Chcesz mieć 35 z niego? Nie, to nic nie warte. No ale ty teraz chyba potrzebujesz, nie? No ale nie aż tyle, nie? Ja rozumiem, że sprzedaję wszystko, ale nie aż tak. No dobra, no dobra, wiesz, no chciałem być, wiesz, miły kolega, nie? Zmieniamy cecha? Można, można. Nie, no tak mówisz? Stary, no ty specjalnie tak gadasz, a ja się sram strasznie. Nie no, chodzenia tą strefę, może jeszcze teraz jest taka godzina w sumie dobra, ale... Ty jak z kuszą biega, żeby hitać, to ty nie żeby biegasz nie biegasz z kuszą? Ja nie mam kuszy. No od razu, strzelasz ziomka. A jest jakaś custom kusza? Nie ma, jeszcze to jak nie będzie, ma. To będę ją miał. Jak będzie, to no, będę ją tak. miał. Tak. A chociaż żebyś ją raz wyjął z Ender Chesta, też byłoby spoko. Nie, ja strzelam zakurzone. A to stary, jak ty ma... Weź go traf. Mam problemy z celnością, wiesz? O, dobra, trafiłem go. Możesz go... Dobra, ja go sobie zabiję z moją nową wędką, która mi kosztowała wszystkie pieniądze. Nie, no tam. No, jednak nie. Co ty robisz? Ej, no nie we mnie, nie we mnie, w niego celuj, no. Sam zeskoczył. Dzięki, pozdro. No kurde. Jedna bomba, nie? Nie no, ej, mocne, mocne ogólnie, stary, że ty w ogóle wróciłeś i w ogóle tutaj jeszcze wędeczkę chciałeś zakupić. Piękna sprawa, nie? No, z lizaczkiem będzie jeszcze piękniejsza. Tak myślisz? No myślę, że wtedy będzie takie combo. To co, cecha 2? Można, można. No dobra, to czekaj, lecę spawn i lecimy cecha 2 w takim razie. Bo ja tą wędkę chciałem tylko po to, tak naprawdę, żeby, wiesz, po tych schodach na tej strefie bez elek sobie chodzić. Bo tak to jest giga ciężko, tu jeden guzik i pyk, jesteś. Znaczy też łatwiej chyba się z kołebów wychodzi, nie są w stanie cię jakby skobłebować, nie? Ej, tutaj są, ściutki się klepią, ej, tu masz. A gdzie? No tu. Ale na strefie bez elek? No, no tak, no ja przecież jestem koło ciebie. A, sorry panie, nie poznałem cię po takim liku. A, to jest Seba Herre, to mój kolega. A. To mój kolega. A, Seba Herre to ziom. Ale ten nie jest moim kolegą, więc możemy go zabić. A ten piesek z nie, Disów? Nie, go bijemy już. No dobra. Tak mówisz? A ty, ja nie mam anarchicznego w ogóle miecza. Nie robiłem jeszcze anarchicznego. Ej, on chce soja. On chce soja, myślisz? No to bij tego drugiego ziomeczka. Tego kulec? Kulec bobulec? A, bij wszystkich, ja tu nikogo nie znam, człowieku, tam bez różnicy. A wchodzimy głębiej czy ten? Bo tak w przejściu to wiesz, oni nam i tak zorają, nie? Nie wiem, ja mam wrażenie, że mam jakieś lagi, chyba że, to, że tutaj każdy ma. Nie no, lekkie są spadki. No, ale to dlatego, że jesteśmy w takim dziwnym miejscu. Spider-Man! Dogonię go. Uważaj na plecy jak coś, żebyś tam nie przestraszył. Nie no, chill. A, no to nieźle. Fajnie zadziałała mi wędeczka. Już ci bije? Nie, chill. Tutaj ten piesek, chyba on chce soja, ten Seba też jest od ciebie. Także giga G, nie? Ej, kto ten? Zbiłeś komuś? Ta, a, dobra, tutaj. Bez kitu, bo mi teksturpak dał ten info, że Bombastic Side Eye. Dobra. O, za tobą lecą, chłopaczki. A nie, tu Seba jest. Seba jest wabikiem klanowym, z tego co zauważyłem już, wiesz. On tam bejtuje ludzi bez klanu, bez niczego. I nagle, wiesz. No i nice. Pisarek se zabił, o, tu jest jakiś Wojtas. Nice. Na klepałem ziemię? Się, nie, no bo chciałem coś podnieść i stary tak wywalę mi temki, patrzę, wiesz, nie mam jakby ani ten, jakby nie mam kilofa zaznaczonego, że to jest anarchiczny czy ten. I po prostu, wiesz, wywaliłem nagle kilofa, tam miałem pośpiech, wiesz, wszystko na tym kilofie, nie? I ktoś podniósł. Zebrał? No jakiś Steve'uś. No ładnie sobie zarobił. No, z pośpiechem, stary, najdroższa książka, nie? Ej, masz rację, wchodzenie to jest fajne. W ogóle też widziałem fajny sposób, że właśnie, wiesz, tymi jumppadami wchodzisz na górę, o ścianę sobie dajesz kobłeba i jesteś w stanie, wiesz, uciec fajnie i się tepnąć na spawna. Ale tu nie ma jumppadów. Już nie ma jump... A no tak, no bo teraz już jest mapa świąteczna, ale jak wiesz, jak jeszcze były jumppady, nie, na tych boksach, to tam mogłeś sobie fajnie tak od ściany i przy ścianie sobie mogłeś ten... O, on też ma wędkę, ten ziomal. Na pewno. Ranga duszek, stary, on ma rangę jeszcze z Halloweena. Nice. No, to jest ranga, która była tylko w Halloween dostępna. No, nieźle. Co? No nie, dobra, on mi robi to, co tobie na streamach robili. Z tymi kobolami i chodzenie w kółko. Nic na streamach nie robili, nic nie robili, ty chyba pomyliłeś kogoś. No chodzenie w kółko, stary, ty ganiałeś go jak... No dawaj, też jak go gania... No nie, dobra, zaraz mnie... Dobra, on się chce lać. Dawaj, jeden na jeden. Ta. Nie daj sobie, błagam tylko tego totemu za 50 miliardów zbić, nie? Przez jakiegoś ziomka chcecie 30 coś. Nie, no on ma 40, kratę i spodnie. No nie, no on ma w dupę, nie, dobra. Nie, przysięgam. Stary, ja mu tego kobłęba wsadzę w dupę, nie? Jeszcze chwila.
Nie mogę, po prostu nie mogę. Zaraz mnie... Dobra, weź go z drugiej strony, bo mnie zaraz popierdzieli, no! On robi mi to samo, co tobie! Mi też to robi. Ej, kurier! Z PWK! To on nie jest od ciebie? A jest, bo ten Marcelo też jest najprawdopodobniej tego. A. Ej, dobra, bo oni tu wlecieli wszyscy, stary! Oni się biją! No właśnie, domek mi robią, ej! Dobra, rozkopuję się cały czas. Stary! Wychodź sobie, na spokojnie, stary, na spokojnie, nawet nie biegaj. Spokojnie, żeś przystrzelił, stary, równiutko tam, no nie? No ty, bo oni tutaj, wiesz. Dobra, ale wyjdziesz? No wyjdę. No, ja wyjdź, pierdzielę, mam 50 ten mam na bani, nie? Aha, no to nieźle, nie zlag działała mi. No nie, no oni, stary, nie ogarniają, że to my. To ja. Bez kitu, oni nie ogarniają, stary, że to my. Dobra, wyszedłeś? No nie, jeszcze nie. No to wyjdź już. No nie, no jeszcze nie mogę, bo... Aha, dobra. Nie! Ja pierdzielę, 50 miliardów na moich oczach poszło się walić. No mówiłem ci, że tak będzie, mówiłem. To było możliwe. Wędkę miałeś kliknąć guzik. A ja się zestresowałem. 50 miliardów na moich oczach poszło się walić. Zestresowałem się. No co no, tak bywa. Co ja poradzę, no. Ale co oni odwalili, kurde? Ja do nich spamię, oni biją cały czas ciebie? No bez kitu, nie wiem. Nie mam pojęcia, trzeba zaraz iść to wyjaśnić. No tutaj właśnie widzę, że jedyne co jest tutaj radość na czacie gildyjnym, że C-potworek został zabity, nie? Nie no, porażka. Bardzo cię przepraszam, masakra, za tą muchołotę. Uważam, że... Tutaj Kampa już mówi, żeby oddali ci przedmioty. Ale no niestety, nie wie, chyba że tutaj poszedł. No może mi oddać, stary, jak ma tutaj ułaskawienia, to może dać. Chętnie przytulę. Nie no, to nieźle, nie? Niezłe chłopaki. Elegancko, no jak chcecie więcej odcinków, to zostawcie lajka za Kampera. Pozdro.